Panie Człowieku Wolności Kaczyński, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Poprę dofinansowanie w wysokości 100 zł na dekodery pod warunkiem, że oprócz dostosowania do odbioru telewizji naziemnej będą miały także funkcję odkłamywania telewizji rządowej. Jeśli zdekodują te steki kłamstw, manipulacji, nienawiści, które każdego dnia sączy w uszy Polek i Polaków TV PiS. Jak najbardziej. Dofinansujmy takie dekodery, które sprawią, że pisowska szczujnia znów stanie się telewizją publiczną, z której można dowiedzieć się prawdy na temat afery Pegasusa, inwigilacji, szwindli na maseczkach, respiratorach, o wyborach kopertowych, niespotykanej wcześniej inflacji i setkach innych afer. Obawiam się jednak, że takie dekodery nie istnieją jeszcze. A szkoda, bo wtedy wszyscy przejrzą na oczy i nikt już na was więcej nie zagłosuje. No, przez chwilę miałem nadzieję, że pani nie ma na sali, no ale niestety pani ale nie. Jestem zawsze, bo jestem... Pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Dla tych, którzy obserwują naszą debatę w mediach, warto chyba zauważyć, że Lewica przyniosła puste pudełka. Bardzo proszę, pani poseł Urszula Pasławska. Te kartki zmieściłyby się w jednym pudełku. Bardzo proszę, pani poseł. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, pozwólcie, że swoje wystąpienie rozpocznę od cytatu. Planu odbudowy, że 250 miliardów złotych potrzebnych polskiej gospodarce, służbie zdrowia, potrzebnych samorządom może przepłynąć wam przez ręce. Pan poseł Gawkowski z głos z wnioskiem formalnym. Co to jest? Jedna minuta, proszę opuścić mównicę. Siadaj mi teraz. A co on tu robi? O jedną minutę ma. Panie Budka. Nie dziwię się, że opozycja narzeka, że nie ma lidera. No, takie wystąpienie. Prawdę mówiąc, szkoda, że państwo wracacie. Panie marszałku, pan też może być. Zobaczymy. Panie marszałku, tak się mówi, że będziemy siedzieć, że to jest niedopuszczalne. No oczywiście, że jest niedopuszczalne, no ale z takim towarzystwem mamy do czynienia. No. Polacy to widzą. Mamy ludzi w Polsce, którzy dostają takie kwoty, na które nie są w stanie przeżyć w porównaniu z tym, co dostają właśnie różni szefowie spółek, pan Obajtek, rodziny na swoim, prawda, które w różnych spółkach Zdaje się, że pani poseł też nieźle dostaje. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Ja w spółce nie pracuję, panie marszałku. Ale zarabia pani nieźle. Tak mi się wydaje. Panie marszałku, a pan też zarabia. Więc też, no tak jak no pani. Więc ja pytam w takim razie. Spółki kilkadziesiąt tysięcy to jest coś, co panu chyba powinno zapalić jakąś lampkę. Ja z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i Platformy Obywatelskiej są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend. Jezus. Ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów. I z przykrością to przyjmujemy. Co zrobicie, panie ministrze? Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Co zrobicie? No przerywam, bo to... Pani poseł, proszę zejść z mównicy w tej chwili. Rozumie pani, co ja do pani mówię? Pani poseł, wstyd przynosicie tej sali. Młodzież patrzy
i widzi te wasze głupstwa, które tu wygadujecie. Bardzo proszę, pan panie pośle. Pan się powinien wstydzić, panie marszałku. Proszę siąść na miejsce. Proszę usiąść na miejsce. Obrady. Tak nie jest. Tak, jak pan prowadzi. To świetnie, że pani wie. Kompromitacja. Taki marszałek to jest wstyd. No to bardzo się cieszę, że młodzież słucha, co lewica ma do powiedzenia w sprawach merytorycznych. Tylko awanturę, nic więcej, żadnych argumentów. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, pan bezczelnie kłamie. Napisałem i podtrzymuję tą myśl, że tacy jak wy, jak wasz Tusk i podobni doprowadzą do upadku Unii Europejskiej. Ale tylko tyle. Panie marszałku. Niekoniecznie się waszym kuratorom spodobać. Także, szanowni państwo, no przepraszam. Dziękuję bardzo. Pani poseł Joanna Senyszyn. Ja to bym pana do szkoły nie wpuścił. Jakbym był dyrektorem, no niestety nie jestem, a może na szczęście. Były to działania na szkodę państwa i narodu polskiego. Sejm nie powinien honorować przedstawicieli tego słusznie wyklętego nurtu. I nie chodzi w tym przypadku podpułkownika Kasznicę. Uważam, że w ogóle należy skończyć z mitem żołnierzy wyklętych i z ich, no oczywiście ze względu na podkulturową wartość tego mitu, on jest utrwalany. Składam wniosek o odrzucenie uchwały. Dziękuję za uwagę. Nic od pani nie przyjmę. Nie powinna pani tu w ogóle się znaleźć w tym Sejmie. Obywatelski, bo naprawdę to jest trzecia wersja Lex Czarnek, którą, miejmy nadzieję, odrzuci prezydent, gdyby doszło do haniebnego jej uchwalenia w Sejmie. Brzydzę się wziąć do ręki tą kapkę.